Cześć. Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj szybko, bez zbędnego pitolenia, dlatego że dosyć dużo mamy do przekazania. Zacznijmy od Honora? No dobra, to jedziemy. Magic 2, slider, o którym wam mówiliśmy, nie wiem czy pamiętacie, jak byłem ostatnio na premierze Honora, to tam prezes zapowiadał, że Magic 2 powstanie, pokazał jakby wstępne takie rendery, obrazek, no i rzeczywiście trafił w tej chwili do chińskiej organizacji certyfikującej, do Tena, mamy specyfikację. A dzisiaj jeszcze do tego jeden z serwisów zachodnich, jeden z serwisów zachodnich stwierdził, że są zdjęcia, mamy na wyłączność. No to się okazało, że w chińskim sklepie JD.com owszem są zdjęcia. W związku z tym nie mają na wyłączność, macie też w tej chwili na karcie telefonu porządne rendery w tego smartfona. A smartfon jest sympatyczny dosyć, nie? Tak, no z tyłu wygląda jak P20 zupełnie, jakby skórę zdjął, nie? Z tyłu wygląda jak P20, nie ma tylko logo Zeiss. Trzy aparaty fotograficzne w zestawie. Z przodu też ma trzy aparaty fotograficzne. No tak, tylko te dwa to nie wiadomo, że będzie chyba rozpoznawanie twarzy przynajmniej. Tak, no bo są dwumegapikselowe, one są co prawda podawane przez ten i ten twierdzi, że tam jest sześć aparatów fotograficznych. No de facto, bo to pewnie są moduły fotograficzne. Wygląda dziwnie, no tak, ale to wiesz, to w takim razie w Mate w 20 Pro jest tych aparatów też więcej, bo tam jest rzeczywiście zależy, co najmniej dedykowany pod rozpoznawanie. Zależy, czym jest ten czujnik fizycznie. No tutaj podali po prostu, że są dwie dwójki dodatkowe, dwie dwumegowe matryce, cholera wie po co. Dobra, jedna do rozmywania tła, ta druga, no pewnie jakieś rozpoznawanie. Ale no, słuchaj, ten nie podaje normalnie w tych dodatkowych aparatów do rozpoznawania twarzy jako aparatów fotograficznych. Tutaj są podane jako aparaty fotograficzne. Wiesz, bo może będzie faktycznie na podstawie obrazu tylko rozpoznawania, byłoby to dziwne. Cholera wie, no. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie sobie możemy pogadać oczywiście, ale nie wiemy. Wiemy natomiast, że jest fajny wyświetlacz AMOLED 6-calowy. Wiemy, że są chyba co najmniej dwie wersje pamięci, tak, bo jest 6,8 RAM-u i 128-256 flesza. Jest oczywiście Kirin 980, to zostało zapowiedziane już wcześniej, o tym też już mówiliśmy. W związku z tym wiecie, że w Magic 2 będzie miał najmocniejszy procesor Huawei'a w tej chwili. Ale o najważniejszym nie powiedziałeś, chyba że jest rozsuwany. Jest rozsuwane, to jest, słuchajcie, design taki, jaki już znamy, tak? Gdzie przód jest zupełnie pozbawiony jakichkolwiek dodatkowych elementów, natomiast tył się lekko wysuwa z aparatami. No wyjeżdża ramka z przednimi aparatami. Czyli nie jest to design nowy, jest to design powtórzony po innych Chińczykach, po BBK w tej chwili już, ale no cóż, no fajna rzecz. No. Nadal jest to bardzo, bardzo sympatyczne. Zyskujemy bezramkowy ekran przede wszystkim. Nie mamy na razie ceny, wiemy, że będzie Android Pie, Android 9 już preinstalowany na smartfonie. Także to właściwie wszystkie informacje. Wiemy jeszcze, kiedy premiera, tak? Tak? No tak, wiemy, bo rzeczywiście te od czasu do czasu się pojawia rzeczywiście w serwisach. No, w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu będzie premiera, tak. To właściwie chyba tyle na temat Magica. Jeżeli chodzi o resztę, zajrzyjcie na kartę, zapraszam. Dokładnie, no nie będziemy, jedziemy dalej, szybciutko. Kolejny smartfon, który w tym tygodniu miał premierę, to Oppo R15X. Nie jest to jakaś... Średniak. Nie jest to jakaś konstrukcja niesamowita. Fajne są opcje kolorowe, tak? Bo one są ładne, te takie barwne, co teraz wszyscy ostatnio robią. Takie te kolorki słodziaszcze. I ma drop notcha, czyli tą małą kropelkowy notch na górze. W związku z tym, duży ci, którzy nie lubią, no to... Również jest właśnie OLED 6,4 Full HD+, Snapdragon 660, na tym jest oparty układ, także smartfon powinien w swoim zakresie cenowym bardzo ładnie działać. Jest 6 albo 8 giga pamięci RAM i nie pamiętam ile flash. 64 chyba 128. Jakoś sprawdźcie sobie, jest karta katalogowa, wszystkie dane są na GSM. 3600 bateryjka jest, także jest bateryjka całkiem fajna. No, adekwatna do dużego ekranu. No. Szanse na pojawienie się w Polsce stosunkowo niskie, jeżeli kupujecie w chińskich serwisach zakupowych. Jest szansa na nabycie tego smartfona. Uważajcie tylko na obsługę na sieci. Sprawdźcie po prostu, czy jest nasze to LTE. Dokładnie.
Kolejnym Chińczykiem, który się pojawił właściwie wczoraj, go dodawałem, był Meizu Note, jest Meizu Note 8, też 6-calowy, też Full HD+. Też smartfonik właściwie na renderach wygląda dosyć niezgrabnie, bo jest taki szeroki bardzo po prostu. Nie, no wygląda normalnie, zwyczajny średniaczek. Też 6 cali, znaczy, też Full HD+. Problemem jest to, że właściwie on się nie bardzo czymkolwiek niczym się wyróżnia. Ma tego chyba Snapdragona dodawałem, 632, tak. Właśnie z jego powodu, dlatego że wcześniej tego procesora nie mieliśmy, on nie był montowany w żadnych smartfonach, to jest chyba pierwszy smartfon z tym procesorem na rynku. Też co najmniej dwie albo nawet trzy opcje pamięci. Ceny chyba nawet nie mamy, ale też szanse są na Meizu, dlatego że ostatnio chociażby wpadły na polski rynek ze trzy różne modele. Także powolutku warto się orientować, jeżeli jesteście marką zainteresowani. Warto zwrócić uwagę. Myślę, że niekoniecznie ta seria się pojawi, no ale zobaczymy, tak? No, nie wyrokujmy. Ja nie teraz, wiem, mamy w newsach te Meizu, które się pojawiły, czy nie? Ty pamiętasz? Żeby naszych userów oglądać. Wiesz co, nie pamiętam, powiem szczerze. Ja też nie pamiętam. Zajrzyjcie do naszych newsów. Ja przepraszam was bardzo, po prostu nie pamiętam. Jest to jedna z informacji, które się pojawiły w tym tygodniu. Ja ją zarejestrowałem, natomiast nie pamiętam szczegółów. W Playu, więc może do Piszczałek zajrzyjcie, bo zdaje się, że Play ogłaszał, że też będzie oferował. Czyli jest szansa, że w Piszczałkach. Znaczy, że w informacjach operatorskich. No. Zobaczcie. U nas się to wewnątrz nazywa Piszczałki, natomiast tak. Na stronie są informacje operatorów. Co w sieciach piszczy po prostu, tak, powiedzmy. Żebyście wiedzieli, czego szukać na MG. Dwa Samsungi, A6S i A9S, w Chinach, tylko i wyłącznie w Chinach i tylko w przedsprzedaży na razie. Ale wiecie, to są znane już modele, bo tak naprawdę one się praktycznie nie różnią od tych u nas. A9 się rzeczywiście nie różni, ta szóstka się czymś tam A6S. Znaczy to, no właśnie nie są drobiazgi, dlatego że to jest kilka rzeczy rzeczywiście innych. Zachęcam was do zajrzenia do specyfikacji, jeżeli się interesujecie, to co prawda na zasadzie trochę egzotyki, Chiny, bo u nas one się nie. Znaczy u nas macie A9 po prostu, tak? A6 plus ewentualnie. My mamy swoje warianty europejskie i dokładnie. To na pewno to są znaczy, trafią, no bo... To znaczy te chińskie nie są jakoś strasznie lepsze. Tyle mogę wam powiedzieć. To są albo podobne. Jak w przypadku A9, albo troszeczkę lepsze jak w przypadku tego A6S. Ceny też takie, jak przeliczałem, raczej wydaje mi się zbliżone. A ja nie przeliczałem, w związku z tym nie mam pojęcia. Ja powiem szczerze, że też już nie pamiętam tych cen, ale jakoś nie były porażająco różne od naszych, także... Xiaomi najlepsze, to wiadomo, to sobie zostawimy na koniec. No natomiast w tej chwili jeszcze powinniśmy powiedzieć o HTC Exodus. No. Jedynkę dodali chyba nazwę, nie? Tak, Exodus 1 to się nazywa. A ty wiesz, dlaczego oni tą jedynkę dodali? Cholera, był wcześniej. Pewnie będzie 2. Okej. Okay. Technicznie to w zasadzie, jak tak popatrzyłem na specyfikację, to jest U12. No, on się tam jakoś... U12 plus. U12 plus. On się tam jakoś specjalnie U12 nie różni. Jest fajny wyświetlacz, jest UHD plus, szybkie spadanie baterii, dobre zdjęcia powinien robić. Natomiast de facto smartfon będzie sprzedawany przede wszystkim tym, którzy się będą chcieli bawić w bitcoiny, tak? I inne kryptowaluty. Portfel na kryptowaluty po prostu. Jak tam Adam chyba pisał, newsa napisał, że jest jakby obok systemu głównego, obok Androida, postawiony jakby drugi osobny system, który jest firmowany przez SoftBank. Ja się zacząłem zastanawiać, bo dopiero dzisiaj tego newsa przeczytałem, wyobraźcie sobie. Zacząłem się zastanawiać, czy to jest SoftBank, który jest japońskim operatorem jednocześnie. Bardzo możliwe, dlatego że Japończycy mają usługi dodatkowe na bardzo wysokim poziomie rozwinięte. Oni mieli tam zupełnie inny system związany z komórkami, usługi głównie online'owe. W związku z tym bardzo możliwe, że SoftBank rzeczywiście opracował jakąś szufladkę specjalną po to, żeby tam właśnie przechowywać dane, nie tylko dane poufne dotyczące nie tylko kryptowalut, ale i również innych rzeczy. No to są aplikacje rozproszone, czyli to nie jest tak, że wszystko jest w jednym telefonie, tak? No. To jest rzecz ciekawa. Mnie w tym tygodniu właściwie nie było w newsach, w związku z tym nie bardzo wiem. Słuchaj, Adaś, może wiesz, czy on będzie w Polsce dystrybuowany? Wiesz, słuchaj, no polski oddział go ogłaszał. Aha. Więc prawdopodobnie w jakiejś tam ograniczonej dystrybucji, ale będzie. No ciężko wyczuć, bo ceny nie podano. Ceny, żeby było zabawnie, podano w bitcoinach i Ethereum. Tak, ale jest czyli w kryptowalutach. 3630 na złotówki. No, czyli też mniej więcej to jest tak jak segment U12. No. To jest smartfon flagowy, plus właśnie opcja w portfela w kryptowalutowego i posiadania tego i bawienia się tym. No to nie wiem, na ile jest sens. Hermetycznego środowiska. No. Warto się zainteresować w każdym razie. Jeżeli temat jest wam znany, jeżeli w...
rozważaliście, że takie urządzenie mogłoby wam być potrzebne? Możliwe, że HTC sobie znalazło ciekawą niszę na rynku. No. To znaczy nie HTC pierwsze zgłaszało pomysł, co prawda, ale tak, no, jeżeli się okaże, że są nabywcy, no to warto w to wejść, z tym, że tu wiesz, cała reszta Chińczyków zaraz to wejdzie. Tutaj Tajwan tutaj za moment się otworzy, jeżeli się okaże, że to się sprzedaje. Ja nie sądzę, żeby to miało jakiś wielki popyt, ale no, nisza jest. Nie wiem, na ile opłacana, powiem szczerze. To zobaczymy. Może je wypali. No i co? Czas przejść do Xiaomi chyba. Dwa Xiaomi, słuchajcie, w tym tygodniu wypróżnowali. A ciekawsza rzecz, która się z tym wiąże, to jest to, słuchajcie, że to jest historyczny tydzień, jeżeli chodzi o branżę. Dlatego, że to jest pierwszy tydzień, w którym się pojawiły i w zapowiedziach, i w premierach smartfony z 10 giga pamięci RAM. Wcześniej 10 giga RAMu w telefonie, słuchajcie, jeje jak do rety. Jeżeli chodzi o producentów, są w stanie to jak najbardziej wykorzystać. Jeżeli chodzi o Google z jego aplikacjami, jest to w stanie jak najbardziej wykorzystać. Android zeżre, ile byś mógł. Android Chrome pożre każdą ilość pamięci nadal, którą mu tam dacie. Natomiast przejdźmy do konkretnych modeli. Pierwszy model to model growy, czyli Xiaomi Black Shark z właśnie 10 giga RAM-u, z AMOLED-em 6-calowym, również z rozdzielczością tylko w UHD Plus i Snapdragonem 845. Coś za niespodzianek. To, co jest fajne, no to jest rzeczywiście wyjątkowy dosyć design telefonu, który jest projektowany jako smartfon growy. Obudowa mówi, że to jest smartfon growy. No, podświetlenie LED obowiązkowe. Podświetlenie LED ładnie. Trzy wersje pamięci. Dwie tańsze i jedna droższa, której jeszcze nie ma, która się będzie nazywała Zamknięte Miasto, zdaje się, tak? Nie, Forbidden... to w Mimixie. A nie, to Mimix dopiero, przepraszam. To wyjechałeś ale do przodu, tutaj, ale tutaj też trzy wersje pamięci. Mhm. Trzy wersje pamięci w 628 w przeliczeniu 1730 zł, 828 1890 zł i wersja, której jeszcze zdaje się też nie ma, nie? Ona będzie dopiero chyba. No oni te wyższe to jest tak, że w sumie nie powiedzieli kiedy. Gdzieś tam przy Mimixie było powiedziane, że dopiero w początek przyszłego roku, ale wiecie, co to jest Xiaomi, za nimi diabeł nie trafi. Zostało zapowiedziane oficjalnie. W każdym razie ostatnia wersja 10 giga RAM, 256 flesza za 2270 zł. No, umówmy się, tak to wygląda. To, co jest ciekawe... gamingowy niedrogo, nie? No, to znaczy, jak globalnie, jak na tą specyfikację, to stosunkowo niedrogo, naprawdę. To są ceny, słuchajcie... No, ja mówię, to jest moje zdanie tylko i wyłącznie, tak, ja nie mówię, że tak jest, ale według mnie to są ceny dumpingowe po prostu, to jest niemożliwe, żeby takie smartfony sprzedawać za takie pieniądze i rzeczywiście na tym jeszcze zarabiać. Myślę, że to jest konkurencja jakby nie do końca fair wobec innych sprzedawców, jest natomiast bardzo fajna dla użytkowników, którzy mogą sobie kupić tanie smartfony. Pamiętajcie, że te ceny są ceny chińskie, przeliczane z yuanów na żywca. Ja powtarzam to za każdym razem. To i raz będą droższe, ale no, nadal będą to ceny konkurencyjne, jakby nie było. No. To, co jest fajne, dokładają do tych smartfonów pady. One są przyłączane z dwóch boków, troszeczkę jak w Switchu Nintendo. Mhm. Wiecie, no to, ale wzór jest stały. Możesz dostać jeden, a możesz dostać dwa. W dwóch tańszych wersjach jest jeden pad, w tej droższej wersji, której jeszcze nie ma i przez jakiś czas nie będzie, będą dwa pady dodawane. A co komu jeden pad? No dobra, no bo nie wiem, wiesz, jestem graczem, więc się nie może znam, się, nie wypowiadam. Może się da sterować na przykład jednym w większości gier. Umówmy się, słuchajcie, że gry na komórki no, jednak wiesz, nie mogą być skomplikowane, jeżeli chodzi o sterowanie, w związku z tym często się je rzeczywiście no, daje dobra. W miarę prosto obsługiwać. Pady są. Drugie Xiaomi, które się w tym tygodniu pojawiło i też właściwie wczoraj, jeżeli dobrze pamiętam, to Mi Mix 3. I to jest smartfon podobnie jak wspomniany wcześniej Honor Magic 2, również rozsuwany. Nie ma co prawda tak fajnej specyfikacji jak Magic 2, ale nadal jest całkiem sympatyczny. To jest AMOLED 3,4 cala, Full HD+, znowu 845 Snapdragon. Jest dużo wersji pamięci, bo jest 6, 8 i 10 giga RAM-u, w zależności od wersji, i 128, 256 flesza. No i mieszanki. Bateryjka trochę mała, bo 3200 tylko, no, ale już. Dziwnie, nie? Cztery aparaty, 2,12 z tyłu, 24 i 2 megapiksele z przodu. Asystent głosowy, to o czym Adaś pisał podobnie. Ja się uśmiałem, bo trochę jak w Samsungu od razu skojarzenie. Kompletnie bezużyteczny w Polsce, ale ma własny przycisk, więc analogia totalna.
Tak, jest dosyć dziwne. Możliwe, że... Znaczy się pewnie w globalu go zwyczajnie nie będzie, może, co mam prawda, nadzieję. Co prawda Xiaomi ostatnio zakazało grzebania w oprogramowaniu, zdaje się, ale ja podejrzewam, ten przycisk szybko da się przeprogramować. Wiesz co, ja mam cichą nadzieję, że Xiaomi po prostu w wersji global, kiedy ten asystent jeszcze nadal nie będzie gadał w zrozumiałym dla Europejczyków języku, no, będzie wykorzystane do czegoś innego, bo nie sądzę, żeby robili dwie wersje telefonu z przyciskiem i bez przycisku. Natomiast no, całkiem możliwe, że po prostu w wersji globalnej, nie wiem, on będzie włączał aparat może, no, nie wiem, dobrze by było, tak? I tutaj ta największa wersja również została 10-gigowa zapowiedziana na później i ona jest rzeczywiście nazwana Zakazane Miasto, czy Forbidden City. Wydaje mi się, bo ja oglądałem nie tyle stream z relacji, ponieważ nie dało się niestety w miejscu, gdzie byłem, oglądać stream, natomiast oglądałem zdjęcia robione na bieżąco i tam było kilka rzeczy interesujących. Pierwsza rzecz to jest obsługa sieci 5G, która ma być zaimplementowana. Druga rzecz, większa znacznie bateria, jeżeli dobrze pamiętam, 3850 mAh i ja ją jako pierwszą wpisałem jako podstawową i zrobiłem błąd, dlatego że w wersji podstawowej smartfon ma 3200. Natomiast tutaj na screenach, no wybaczcie, nie byłem w stanie po prostu tłumaczyć na bieżąco, ale wydaje mi się, że ta wersja 10-gigowa będzie miała rzeczywiście również większą baterię. Nie znasz chińskiego? No co ty? Znaczy nie biegle, no, bo od czasu do czasu coś mi się udaje przeczytać, ale biegle nie. W każdym razie to jest właśnie ta wersja, która będzie później i tak naprawdę diabli wiedzą, kiedy będzie, bo o ile ja dobrze właśnie te chińskie krzaczki zrozumiałem, przetłumaczyłem sobie elektronicznie, no to wcale nie jest powiedziane, że wersja 10 giga RAM-u to będzie ta z 5G. Może być po prostu wersja LTE z 10, a później dopiero jeszcze wejdzie z 5G. Jest tak, że tak to zrozumiałem. Ta 10-gigowa będzie później, jednocześnie Chińczycy mówili, że później będzie to 5 giga. Tak, ale nigdy nie powiedzieli, że to będzie to samo, znaczy, jednocześnie. Tak, rzeczywiście, to jest w domyśle no, po prostu. Wiecie co, no ciężko wyczuć, po prostu, no nie, tutaj ciężko przesądzać, także to jest taka informacja, no, żebyście się nie zdziwili w razie gdyby. Skoro wspomnieliśmy o jednym smartfonie growym od Xiaomi, wypadałoby wspomnieć jeszcze o dwóch. Przede wszystkim o Nubi zapowiadanych i to właściwie nie wiadomo, czy... Nie, ona no, będzie Red Magic, tak? Red Magic 2 też 10 giga RAM-u ma mieć i ta też ma być growa. Na razie jest tyle, że jest to zapowiedzieli, bo Xiaomi pokazało, więc Nubia ma, hej, my też mamy. I drugi smartfon growy to jest Asus ROG, którego już znacie, który miał premierę w Polsce. Będzie, właściwie już kosztuje 4000 zł polskich. Jeżeli ktoś sobie chce ROGa zafundować, Adam o nim więcej wam opowiada w artykułach, warto zajrzeć. Bo, tak, nawet taki wideo przegląd gdzieś tam robiliśmy na IFie. I zdjęcia, no, ciekawe Adam urządzenie. Jego siłą są te takie dodateczki, które można do niego i to faktycznie można nazwać smartfonem growym, bo on ma i chłodzenie aktywne i cudawianki tam, także to najbardziej znaczy, chyba growy znaczy, z tych growych tutaj, mi się tutaj wydaje. Tutaj w tym też są dwa pipes do chłodzenia tych najcieplejszych miejsc rzeczywiście, bo oni pokazują, ale zostawmy to. A jeżeli chodzi z kolei o sprzedaż w Polsce w przypadku w Asusa ROG, to jeszcze dwa modele trafiły do sprzedaży w Polsce, Nokia 7.1, wersja 3,32 giga z Androidem One za 1490-1500 zł, umówmy się. I iPhone XR, czyli ten najtańszy, najprostszy smartfon. Słowo najtańsze, po prostu. Budżetowy iPhone. Nie wiem, jak mi to przez gardło przeszło. Słuchajcie, najtańsza wersja kosztuje 3,729, tyle zapłacicie za 64 giga flesza, natomiast najdroższa z 256 kosztuje 4,479. To jest, no, czyli trochę drożej niż Asus ROG. To jest masakra. Wybór należy do was. To jest masakra. Są tańsze smartfony z Androidem, jeżeli nie jesteście przywiązani na siłę do iOS-a, naprawdę... Ale wiesz, jak to jest. Zastanówcie się nad alternatywą. Ten, kto jest przekonany do iPhone'a, po prostu kupi iPhone'a i koniec, nie chce innego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, niechże służą jak najlepiej. No, dokładnie. Za taką cenę. Słuchaj, kupę czasu używałem. Trzeba pamiętać tylko na przykład, że trzeba będzie dodatki kupić, różne kabelki, nie kabelki, przejściówki, takie inne śmaki. Powoli, bo w Androidzie też już się powoli ten cyrk zaczyna, no. No to jest przesady, no, ile masz pomiędzy USB-C i jackiem, albo nie wiem. No, wiesz jaki numer był ostatnio? Szukałem mikro USB, bo nie miałem, a potrzebowałem. No, i? No znalazłem, ale co się naszukałem, to moje. No ale umówmy się, że to są inne ceny niż w przypadku Apple'a.
No tak, no. Trochę łatwiej nabyć za to, co masz w kieszeni, a nie no tak. za kredyt wzięty osobno specjalnie. No tak, wiecie, w Apple'u podróbki nie zawsze działają. Sobie kiedyś kupiłem w Szanghaju, Nie, w Shenzhen sobie kupiłem dwa kabelki do iPhone'a za 50 groszy na nasze. No i niestety jeden działał raz, a drugi wcale. iPhone rozpoznaje, ile zapłaciliście za kabelek. Tak, jak zapłaciliście po prostu za mało, nie działają. Ale wiesz, no złotówka. Jest jedna rzecz smutna, słuchajcie, dla nas wszystkich. Unia Europejska przycisnęła Google, dlatego że Google dodaje do Androida różne dziwne aplikacje własne. I że to jest nie w porządku. I że to jest, moi drodzy, monopol. I że nie daje szansy innym. W związku z tym niestety Google musiał zareagować. A w jaki sposób zareagował? Ano będzie musiał obciążyć producentów telefonów opłatami za aplikacje instalowane w Androidzie. O Jezu. Nawet jak to mówię, to jest taki absurd, że to się po prostu w głowie nie mieści. Ja rozumiem, że lubimy czyste systemy operacyjne, ale tutaj to jest lekka przesada, dlatego że ta cena, która wyniesie prawdopodobnie w okolicy, to jest szacunek, $40 od urządzenia, czyli rozumiecie, producent będzie musiał zapłacić Google $40, żeby Unia Europejska odczepiła się od Google. Albo producent nie zapłaci, bo to też jest możliwe i wtedy nie będziecie mieli tej aplikacji Google. Osobno będzie pobierana za to opłata jeszcze za Chroma. I co prawda mówi się, zapłacą za to producenci, ale producenci nie zapłacą, ponieważ cena zostanie przerzucona na cenę telefonu i zapłacimy my. Wy zapłacicie. Rzecz ma wejść od początku lutego przyszłego roku, w związku z tym, no cóż, spodziewajmy się, że do i tak już stosunkowo drogich smartfonów dojdą nam jeszcze dodatkowe... Co to będzie pretekst po prostu, żeby podnieść ceny i tyle. No, jakby chcieli, to by ale się to rozlazło po kościach. Jest sensowne. Apple i Samsung za to, słuchajcie, zostały ukarane we Włoszech. Za co? Za update'y smartfonów, które update'ów dostać nie powinny, ponieważ pogarszają performance, czy użytkowanie smartfona, tak? Czyli powodują między innymi pogorszenie w... Wydajności. O, właśnie, tego słowa mi brakowało. Wydajności smartfona po update'cie. To miało miejsce w przypadku iPhone'ów 6, które dostały iOS 10. Bez sensu zupełnie, ponieważ nie były go w stanie uciągnąć i zaczynały haczyć. I miało to miejsce jeszcze w przypadku, o już w tej chwili przedpotopowego Note'a chyba 4, który dostał Marshmallowa. Niemniej Apple i Samsung, dostali. Zapłacili po 5 milionów euro. No, ale dla nich to co prawda niewiele, ale no cóż. Wiecie co, no, prawda jest taka, że smartfon żyje góra 2-3 lata i... Zobaczyliśmy, moi drodzy, Samsunga W2019 na żywo. Seria W z numerkami lat kolejnych, to są klapki rzeczywiście, z dwoma wyświetlaczami. Na rynek chiński. Ten smartfon się niemal nie zmienia. Pakują do niego troszeczkę lepsze bebechy, pakują lepsze wyświetlacze oczywiście. Natomiast globalnie ten smartfon pozostaje taki sam. Gruba, porządna klapka z dwoma wyświetlaczami. No i flagową specyfikacją, bo tak naprawdę jest odpowiednik Galaxy S, tylko że w formie klapki. Dokładnie. Rok w rok. No. Nie wiem, czy chcielibyście tego smartfona. Chińczycy nadal go kupują i nadal go lubią, bo inaczej Samsung tak, by go nie produkował. To jest ciekawe, Chin, że... bo on jest produkowany w zasadzie dla Chin. Chińczycy jakoś klapki lubią i one kosztują straszne pieniądze tam. I mimo to jest produkowany, jest zbyt. No, to no ale widocznie... to tutaj sam powiedziałeś, to jest flagowa specyfikacja, ona musi... No tak, ale on jest sporo droższy od S-a, tak jak przeliczysz. Więc tak? To, tak. No więc to jest o tyle ciekawe, że on jest droższy. 30 października konferencję prasową zapowiedziało Apple i w związku z tym, moi drodzy, OnePlus, który również na 30 października zapowiadał konferencję prasową z premierą smartfona 6T, przeniósł swoją konferencję z kolei na dzień wcześniej. Będzie 29. Najlepsze jest to, słuchajcie, że podobno, tak jak zostało napisane, zwracają pieniądze tym, którzy kupili bilety na dzień później. Znaczy się, albo można zwrócić bilet, albo jak na przykład miałeś zabukowany samolot czy hotel, to ci mają za to oddać. No, no. W każdym razie pomogą, opcja sympatyczna dosyć. No pomyśleli chłopaki, no to głównie ukąd w stronę dziennikarzy, tak naprawdę, żeby dziennikarze z wieszonym językiem nie musieli być na obu konferencjach. No tak, no ale co Apple pokaże? iPady, więc to nie jest jakieś tam urządzenie konkurencyjne dla OnePlus 6T, ale no... Zbliża się konferencja deweloperska Samsunga i w związku z tym są dwie zapowiedzi. Po pierwsze, że nowe Samsungi, w tym może S10, będą obsługiwały pamięci UFS 3.0, jeszcze szybsze niż te, które są w tej chwili.
I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że cały ekran dotykowy będzie służył jako czytnik odcisku palca. To znaczy, że na całym nie będzie sfery wydzielonej, gdzie będzie można paluszkiem odblokować. Cały ekran będzie czytnikiem. Tylko będzie można paluchem dotknąć do wolnego miejsca. Trochę melodia przyszłości, podobnie jak to kamera ukryta w ekranie. Mnie się to nie podoba jak jasny gwint, dlatego że przypadkowo będzie się odblokowywało smartfona. A może nie? No jak, może nie, to będzie chytre. Nie łapiesz przypadkowo za wyświetlacz? No, nie. No, kurczę, ja sobie nie wyobrażam. To cię zaskoczyłem, bo nie. Ja używam telefonów z pozaginanymi brzegami od kurczę kawała czasu i ja nie mam z tym problemu, że łapię przypadkowo. Nie, to jest tak zrobione, że nie jest tu przypadek. Ale jak wyciągasz smartfona z kieszeni, to łapiesz go, żeby go wyciągnąć, żeby go trzymać porządnie, a nie żeby... I może on będzie rozpoznawał, że ja go tylko złapałem, żeby wyjąć z kieszeni. Skąd wiesz? Spoko. Może on będzie wiedział, że jest z kieszeni wyjmowany. Będzie się włączał specjalny tryb jestem w kieszeni. Będzie wyczuwał bliskość migdałków na przykład. Nie, nie, a tam przecież teraz masz zapobieganie odblokowywaniu przypadkowemu w telefonach, nie? A co znaczy? No jest tryb kieszeni i telefon ci się nie odblokuje przypadkiem, nawet jak nie masz żadnej blokady włączonej, tylko zwykły lock ekranu. No przecież masz taki tryb, jestem w kieszeni. Nie pamiętam, w wielu modelach to jest z Androidem, także to nie jest jakieś absolutne nowum. No tryb kieszonkowy. Tryb jestem w kieszeni. Jest jeszcze jakiś tam taki, że w niektórych dzwonki się zmieniają, jak jest w kieszeni na głośniejsze. No takie cudawianki, ale to nie jest jakaś rocket science. No. Nie wiemy nic, na pewno to jest mój wymysł, moi drodzy, ale Nubia w Z18S prawdopodobnie stanie się Nubią X albo 10. Nie wiem, czy pamiętacie, myśmy gadali, ja się bardzo ekscytowałem ta z dwoma ekranami. Taką z dwoma wyświetlaczami, tym po jednej i po drugiej stronie, wiadomo, że jedna strona będzie wypełniona cała wyświetlaczem, a na drugiej będzie malutki wyświetlacz, który będzie służył do różnych różności, ale umożliwi między innymi to, że nie będziecie musieli mieć slajdera i nie będziecie musieli mieć aparatów z przodu, bo zrobicie sobie selfie z tyłu. Dobrym aparatem. Jest to pomysł, który mi się naprawdę bardzo podoba. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, ile to będzie kosztowało, ale bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że uda się w Nubii doprowadzić do tego, żeby to rzeczywiście wyszło na rynek. Ale mi się nie podoba. No, ale kwestia też. Najlepszy jest ten X10, nie wiadomo właściwie co, to nie jest istotne, czy to jest X30, moi drodzy, tak jak w różnych innych modelach, ponieważ to pochodzi od Apple'a, no. Tylko, że wszyscy te generacje numerują od Apple'a, ewentualnie od Samsunga. Nawet była plotka, że Galaxy S10 też będzie miał wersję z X-em, ale ja to między bajki wkładam, bo marudzą, że będzie miał 12 giga RAM-u. No nie, no trochę ktoś tu chyba zaszalał, ale to była taka plotka. To słuchajcie, tyle. Mamy jesień, ale na pewno Wam się uda w weekend znaleźć jakieś fajne zajęcia, żeby z nowymi siłami w przyszłym tygodniu przystąpić do pracy, nauki, zabawy. A my się z Wami żegnamy. No, trzymajcie się ciepło. Pochmurny piątek. Ubierajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego. Uważajcie na spadające drzewa. Mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym tygodniu. No, cześć. Trzymajcie się, cześć. Hej.